Witam Was w kolejnym odcinku Guitar Center, lekcje dla początkujących. Dzisiaj standardowo jeszcze pomęczymy skalę pentatoniczną w tej podstawowej wersji, ale zrobimy na niej bardzo fajne ćwiczenie, które pomoże nam ułożyć dłoń i ustawić palce w odpowiedni sposób. Pamiętajmy o dwóch tematach. Pierwszy to kostkujemy wszystko naprzemiennie. Oczywiście nie jest to wyznacznik, bo czasem możemy zagrać legatem, czasem możemy zagrać w inny sposób, ale na razie próbujmy grać wszystko kostkując naprzemiennie, proszę Was. Wypracujmy w sobie dobry odruch prawej dłoni. Lewa dłoń w tym momencie, na to też zwróćcie uwagę, przy tym ćwiczeniu nie może być osadzona na stałe, że ten palec sobie położymy tutaj i będziemy sobie grać. W tym ćwiczeniu jest to błędne. Kiedy czasami trzeba rozegrać jakiś akord, gdzie... to można to tak rozwiązać, ale kiedy musi być słychać większą ilość tych dźwięków, ale na pewno nie w tym ćwiczeniu. A to ćwiczenie będzie polegało na tym, by po zagraniu pierwszej prymy zejść tym palcem piętro niżej, ale nie przeskakując, tylko kładąc go. Następnie kolejny ruch i znowu od trzeciego dźwięku, od czwartego dźwięku. W tym ćwiczeniu oczywiście nie musimy się martwić o to, by dograć do końca frazę, ponieważ braknie nas na pewno. Także nie martwcie się o to zupełnie i możecie spokojnie grać sobie do pewnego momentu. Jeżeli będziecie grać z klikiem, z metronomem tak zwanym, to na spokojnie możecie ogrywać całą frazę i będzie ok. Powrót. Kostkujemy naprzemiennie, bardzo wolno pokazuję. Całe ćwiczenie. Pamiętajcie, proszę Was bardzo, o to, aby wszystkie czynności wykonywać dokładnie. Jeżeli nie potrafimy zagrać całości, skupmy się tylko na frazie. Jeżeli to zacznie działać, dokładamy kolejny etap. Jeżeli to zacznie działać, analogicznie kolejny. Nic na siłę, wszystko powoli, dokładnie. Zobaczycie, jak będziecie perfekcyjnie podchodzić do tematu i grać od razu dokładnie, to nie będą Wam straszne za jakiś czas stresy związane z tym, że czegoś nie wygracie, że czegoś nie zagracie, że ktoś czegoś nie usłyszy, a Wasza głowa mówi, tak, tam jest ten dźwięk. Fajnie, że Wasza głowa mówi, że tam jest ten dźwięk, ale słuchacz z drugiej strony go nie słyszy, bo był na przykład ten dźwięk niedograny. Skupmy się, by prawa ręka mocno artykułowała i byśmy tutaj mieli tą swobodę. Pamiętajcie, nie przeskakujemy, bo to słychać. Zapraszam Was do kolejnych lekcji, zapraszam Was do kolejnych spotkań z Guitar Center TV. Do zobaczenia i subskrybujcie nasz kanał, jeżeli chcecie być na bieżąco. Próbujcie robić wszystkie ćwiczenia od samego początku, od tej pierwszej lekcji. Zapraszam Was serdecznie. Cześć!